Przeprowadzamy się po 3 latach w Warszawie i prawie 2 latach w tym mieszkanku. Zmieniamy miasto. Jakby ja nie umiem w to uwierzyć, wyjeżdżamy z Warszawy. Po prostu już tak się tutaj zasiedliśmy, że to jest chyba najbardziej stresująca przeprowadzka dla nas. Chociaż jest to nasza 5. My jesteśmy już ekspertami w tym. Jesteśmy całkiem dobrzy. No, zmieniamy miasto na trochę mniejsze. Zdecydowanie bliżej naszych przyjaciół i rodziny i pomyśleliśmy właśnie, że fajnie byłoby takie miasto przetestować. Ja jeszcze wam nie powiem, co to jest za miasto, wy możecie teraz zgadywać, gdzie dajcie jedziemy. Tak, a w późniejszej części filmu, no już wam pokażemy co i jak, co nie. Ale po prostu, nie wiem, jestem zestresowana i smutna, bo to jest w sumie takie pierwsze miasto, gdzie poznaliśmy takich wspaniałych ludzi. No, Warszawa była cudowna, ale w sumie trzeba też sprawdzić coś nowego, tak, nie? Tak, tak, bo ona była cudowna, ale jest jeszcze jedna opcja, którą chcemy przetestować, żeby zobaczyć, czy nie będzie lepiej, czy jednak warto wrócić do Warszawy i już tu się osiąść na stałe, co nie? Przynajmniej taki mamy plan. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie. Ale dobra, wyprowadzamy się za 3 dni i mamy spakowany 1 karton, choinkę rozebraną i spakowane 3 kartony z kuchni. Plan na ten film jest taki. Dzisiaj ja ogarniam chatę, jutro Mati ogarnia dwór i schowek, pojutrze sprzątamy całą tą chatę, po pojutrze pakujemy wszystko, w sumie najpierw wynajmujemy busa, potem pakujemy wszystko, jedziemy i rozpakowujemy się w nowym mieszkaniu. W nowym domu. Właśnie wyprowadzamy do domu! Tak! Nie umiem się przestawić, więc rozpakowujemy się. Najlepsze jest to, że Mati nie widział tego domu na żywo, tylko ja go widziałam, bo mieliśmy taką śmieszną sytuację, ale to też chyba powiemy, to powiemy później. Ale to jest warte upowiedzenia. Tak, to jest genialne, więc on mi po prostu zaufał, więc jak będzie coś źle, to wszystko pójdzie na mnie. Na filmikach, ale nie na żywo i to jest różnica. Ale nieważne, zacznijmy pakowanko. I regały mamy gotowe. Tyle pudeł wyszło z tego. Raz, 2, 3, 4, 5. Mati, zaraz nam się pudła skończą. Ja widzę. Wpadłam na o wiele lepszy system ogarniania tej folii bąbelkowej niż nożyczki, a mianowicie wziąłam sobie nóż i po prostu biorę tutaj na deskę do krojenia i ciacham. I też uznałam, że najpierw sobie poporcjuję tą folię bąbelkową, a potem się zabiorę za te wszystkie kubki, bo jest o wiele szybciej po prostu. Żebym nie zapomniała tego prasu. No i łizów i zasłon jeszcze. Ale to też nie jest małe. Tak, zasłony, zapomniałam o zasłonach, ale jak ty je zdejmiesz? No nie wiem, ale czy to mam się tym martwić? No, przydałoby się ogarnąć chociaż. Skarbie, daj mi 20 sekund, patrz. No to jest chyba przywiercone. Nie, na pewno nie. Tylko, że ja tak sobie myślę, że dzisiaj będziemy jeszcze spali, nie? No jeszcze 2 noce. Aaa, już wiem, proste. To jest śrubka, która to blokuje. Odkręcę i zdejmę. No dobrze, tylko nie zapomnijmy. Problem, bo nie zrobię tego 20 sekund. Może ona zrobi. Chodź! Ona nie wie, o co chodzi, ona nie pamięta czegoś takiego jak przeprowadzkę. Ano, chciałem teraz zeskoczyć na to łóżko i pomyślałem, że na sam koniec mógłbym mnie właśnie złamać. No i byś miał. Że tego nie zrobiłem. Właśnie spakowałam 2 ostatnie kartony, które nam zostały. Nie, że ostatnie w domu, dlatego, że mamy pełno rzeczy jeszcze tu. Muszę jakby się wstrzymać z przeprowadzką, Mati jutro kupi. Mi się wydaje, że jeszcze jest nawet 15 kartonów. Jeszcze przed chwilą było 10. Ale przypomniało mi się, że coś takiego jest jak zasłony, chociaż zasłony pójdą do worka, ale przypomina mi się, że jest jakiś obraz, jakiś, nie wiem, lepiej wziąć więcej kartonów niż mniej. No jasne, mogę wziąć 20 jak potrzebuję. Nie, 15 będzie okej, i folię bąbelkową. I taśmę. A ja idę spać. Po 1,5 dnia, kochani, spójrzcie, jak to wygląda. Tu już praktycznie cała kuchnia jest spakowana. No zostały tylko takie rzeczy, żebyśmy mogli jeszcze żyć jutro. Tutaj mamy nasze świąteczne rzeczy. Koło fortuny. Tam pełno kartonów, rzeczy ze schowka. Tej Mati jeszcze. Tutaj rzeczy do wyrzucenia, tu kartony, to wszystko. Tu są moje buty, tu są moje buty. Gdzie są twoje i tam buty? Są moje buty. W tej wielkiej siacie? Nie, w tej walizce małej, w tym kartonie i tam. Buty?
Tak, tu rzeczy do wyrzucenia, tu mamy rzeczy, tu proszę bardzo, łazienka, proszę bardzo. I tutaj jeszcze czeka waliza na cały sprzęt, Matiego karton i tutaj. Powiem wam, że to jest jakaś totalna masakra ta przeprowadzka, mamy tyle rzeczy. Strasznie tego jest dużo, ale najgorsze jest to, że mam na przykład taki kilo w schowku i to jest ważne, żeby to mieć. Po co ci ten kilo? Wyrzuć go. Nie, ja go potem potrzebuję i 300 za niego płacę. I wiesz, no właśnie, no właśnie, tak to jest właśnie, tak to jest. Ale jutro przed nami najważniejszy dzień, czyli kończenie pakowania, zebranie tu w jedno miejsce i sprzątanie całej chaty. A w niedzielę rano Mati jedzie po naszego busa i co, i pakowanie. Myślisz, że w 2 godziny się uwienimy? No, dajmy sobie 1,5. Git. Widzimy się później. Trzymajcie kciuki za nas. Udało nam się, kochani. Dokładnie teraz powinni przyjechać właściciele i mamy całe mieszkanko ogarnięte. Zostawiamy pocztówkę niestety. Zobaczcie, jak tu jest pusto. Ja powiem wam, że trochę smutno, że tam wyjeżdżamy, ale z drugiej strony się cieszymy, bo coś nowego się zaczyna, nowe miasto, nowa przygoda i zobaczymy, ale to mieszkanko było naprawdę fajne, to osiedle było cudowne, więc dobrze się tutaj czuliśmy, ale no niestety potrzebowaliśmy jaśniejszego i no i chcemy spróbować nowe miasto, żebyśmy nie gdybali to by gdyby, co nie? Chcemy to przetestować, więc jedziemy! Mati pierwszy raz będzie prowadził busa! No, okej, to jest takie wielkie w ogóle, nie? Jakbym autobus prowadził! Mam nadzieję, że dojedziemy. Czeka nas jakieś ponad 3 godziny jazdy, więc możecie dalej zgadywać, gdzie jedziemy! Tym busem dajmy trochę więcej. No to pośpiesz się. No dobra, to odpalam. Catch your fire. No dobra, to więc możemy wam pokazać w końcu dom i coś powiedzieć, bo po prostu byliśmy przesypani wczoraj tym wszystkim. Przenieśliśmy jakieś 50 ton rzeczy. Nie wiem, moje plecy już mają mnie dość generalnie, Matiego tak samo, zaraz zobaczycie co my wnosiliśmy na samą górę i to była tragedia, ale jeszcze tutaj dużo rzeczy mamy do zrobienia. Bardzo, ale to dużo, będzie, ale i tak jest dobrze, w następnym no. odcinku, w sumie dwóch, bo Mati też zrobi swój odcinek tak jest, ze swoim pokojem. Pokoju, no. Także Mati, jak oceniasz? Bo ty nie widziałeś go na żywo, jak podpisywaliśmy umowę. Ja oceniam tak, że wczoraj podczas pakowania cały czas mówiłem Wiktorze, jak mi się tu podoba, jak to jest w ogóle fajnie, jasno, biało i w ogóle. Tak. Poprzednie mieszkanie było tak, że tam było dosyć ciemno, nawet bardzo ciemno, więc względem tego to jest kosmos jakiś. Tak, teraz wam pokażemy dom, a w sumie ogródka nie będziemy pokazywać. Ogródek w innym razem. Nieważne, także pokazujemy wam dom house tour. Ale zanim to, zatrzymaj się na chwilę i zasubskrybuj ten kanał, lecimy po 200 tysięcy, dzięki. Zaczynamy kochani od kuchni. Proszę bardzo. Tam już ktoś je pięknie. Tutaj zaczyna nam się salon. Mamy stół jadalniany i no jeszcze jest trochę syfu, wybaczcie nam, ale niebawem będzie już pięknie. I teraz co jest ważne, tam będzie taki wielki kwiat, czy tutaj już nie pamiętam. No. Tam też będzie coś zielonego, więc tu będzie się jeszcze więcej działo. Tak, tak, ale to zobaczycie na dniach. Mati, tak. Bo zasłaniasz naszą gwiazdę. Jezus. Tu mamy taką piękną kozę, której Mati się obawiał najbardziej, tak, a w sumie jest tak. super, co nie? Ja myślałem, że to może być jakiś taki, nie wiem, a w sumie wygląda to super. Jak będzie zimno, tam wrzucimy sobie drewno, rozpalimy sobie ogień, będzie pięknie. Cudownie. Pięknie. I będziemy z herbatką leżeć. Tak. Tutaj mamy Harry'ego Pottera, czyli schowek pod schodami. Ale tu jest pełno takich bzytów i dużo pączków. Tutaj mamy toaletę dla gości i laleczki. Piękna. Tutaj mamy przedsionek, ale to nieważne w sumie. Tak nieważne. I tym tyrym idziemy po schodach. Cześć Tesi. Tutaj mamy naszą sypialnię. Jak widać już dodałam trochę swojego akcentu. Tutaj mamy... Już to zawiesiłaś. Tak. To jest generalnie patent, bo to było, my chcieliśmy tutaj takie ciężkie, wiecie, zasłony, żeby było ciemno w nocy, tak się lepiej śpi. Ale generalnie okazało się, że to są rolety. I jak wszystko jest cudowne, to są te rolety. I one takie trochę powolne są, jak widać. Znaczy, bardzo dobrze, nie przepuszczają światła, ale... Ale tak gdzieś jak mamy ten balkon, kochani, jak widać. O, no właśnie. Teraz już nie przejdziemy. I tutaj mamy ogromną szafę, do której jeszcze też musimy dokupić kilka rzeczy. Kolejne takie pudełeczka, nie? Tak, tu mamy ogromne wyrko, tu mamy naszą łazienkę, prysznic, ja... Wanna, tu jest ukryta pralka w ścianie, tutaj są drzwiczki. I tutaj mamy szafeczkę.
Teraz od razu jak wychodzicie z łazienki, to tu jest pomieszczenie, które będzie takim biurem, pokojem właśnie, które będę całe urządzał. Jest to na razie nie najlepiej, jak widać, ale dajcie mi kilka dni. To będzie całkiem spoko, myślę. Generalnie jest największy syf. Ale też jest duży balkon. Ten pokój, więc ja się cieszę. I teraz idziemy do mojego biura / miejsca dla gości do spania i miejsca tysika. Witasz nas, kochanie. Pokaż nam to miejsce. Jak widać, tutaj jeszcze właśnie kanapa dla gości się robi, bo Matiemu się nie śpieszy. No, ona już sobie przywłaszczyła. I tutaj będzie stała kanapa dla gości. Lalka sobie już właśnie przywłaszczyła to terytorium. Ale nie pytajcie, jak ciężko było z tą kanapą. Nie tylko dlatego, żeby w ogóle przenieść ją tutaj, po tych schodach, ale my jeszcze dzisiaj nosiliśmy z trzeciego piętra, bo akurat w budynku nie było windy, tam gdzie kupowaliśmy, nie? Więc jesteśmy tak przemęczeni, ale szczęśliwi, że to się udało. Jeszcze tylko trzeba to złożyć, ale to... Tak, ale no zaraz Mati to złoży, ja idę na zakupy. Tak jest. I... Tutaj na środku będzie stało moje biurko. Tutaj jest klatka Tessy, więc będziemy sobie razem siedzieć. Tutaj będzie kwiatuszek, a tu będą jakieś też regały, półki, żeby dokumenty trzymać i tak dalej. Ale mam tutaj 40 metrów biura. No, to jest ogromne. Biura. Mieliśmy tutaj dużą batalię, jak to rozporządzić. Czy ja tutaj będę, czy Wika będzie tam na dole, czy na odwrót właśnie, ale uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. Bo ja na przykład jak będę nagrywał jakieś reakcje z Wiką, to tam będzie lepsza akustyka w tamtym pokoju, tak, niż na przykład jest, tutaj. Tu się dużo niesie, ale jest super. O, tysiątko! A ty czemu gościom nie pokazujesz, czy ci gościom się widzą? No ale to goście. No to goście przecież, no co? No. Także kochani, już wam mówimy, gdzie się przeprowadziliśmy, bo jeszcze widzowie nie wiedzą. Mianowicie przeprowadziliśmy się do Katowic. Katowice, no. Tak, jest to duża zmiana z Warszawy, dlatego że Warszawa jest ogromnym miastem, Katowice są małym miastem, ale mamy bliżej do rodziny, przyjaciół, jesteśmy tak pomiędzy naszymi miastami, czyli Cieszynem i Opolem. Mamy wszędzie dobry dojazd, więc zobaczymy, będziemy testować, tak? Ja jestem mega ciekaw. Warszawa była taka, że tam się trochę zasiedliliśmy i tam już poznaliśmy tak naprawdę wszystko. Katowice są totalnie zmianą, więc tym bardziej jestem podjarany. Tak, tak. Ale generalnie powiedzieliśmy sobie, że jak nam się nie spodoba, tak, to szybko wracamy. Jakby nie ma problemu. Warszawę mamy już obadane, tak, więc to jest spoko, nie? Także dzięki wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w odcinku, gdzie będziemy tutaj wszystko zmieniać. Pa!